Odgadnij swoją osobowość negocjacyjną. Są różne klasyfikacje stylów negocjacji. Styl negocjacji wynika z kultury, ale także wynika z osobowości. I oczywiście, że kiedy będziemy analizować daną osobę, nigdy nie zdefiniujemy ją jako stuprocentowego reprezentanta jakiegoś obszaru, jakiejś klasyfikacji. O tym trzeba pamiętać. Jednocześnie mamy tendencje do pewnych rzeczy i pewne zachowania w nas są wzmocnione. Mamy pewne cechy, które są dla nas bardzo charakterystyczne. W negocjacjach jedną z takich najprostszych, ale jednocześnie bardzo konkretnych, bardzo praktycznych do zdefiniowania określenia są osobowości, które nazwane są w oparciu o stworzenie macierzy składającej się z takich oto parametrów. Jedna strona macierzy to jest kwestia dominacji, czyli jesteśmy dominatorami w danym towarzystwie, w danym środowisku, a druga, ta jakby zmienna w tej macierzy, to jest otwartość komunikowania. A więc mamy takie dwa kryteria. I teraz, kiedy sobie stworzymy tego typu macierz, to w górnym lewym rogu odnajdujemy tę osobę, która jest, jeśli chodzi o komunikację, otwartość, jest raczej zamknięta, ale jest dominatorem. Poniżej jest osoba, która jest też zamknięta, ale nie jest dominatorem. Kiedy pójdziemy do górnego prawego rogu, pojawia się osobowość, która jest dominatorem i otwarcie komunikuje swoje myśli, zachowuje się właśnie w taki sposób. A poniżej, po prawej stronie, czwarty obszar macierzy to osoba, która nie jest dominatorem, ale otwarcie się komunikuje. Jak te osobowości się nazywają? No i tutaj mogą nam się twarze uśmiechnąć. Otóż, kobra, ślimak, lew i pies. Te zwierzęta pomagają nam wiązać daną charakterystykę z czymś, co odczuwamy, w związku z tym łatwiej jest zapamiętywać. Kto to jest lew? I tutaj zapraszam do tego, żebyście Państwo powolutku zaczęli analizować, co pasuje do Was. Lew pojawia się na sali i mówi: dzień dobry. Jest bardzo otwarty w komunikacji. Kiedy się pojawia, chce brylować. On rozsiada się szeroko, on od razu przejmuje inicjatywę. Dla niego bardzo ważne są takie kwestie jak prestiż, jak ego. Lew chce absolutnie panować nad sytuacją. Lew robi się podrażniony, jeżeli ktoś nie daje się mu podporządkować. Jak ktoś zaczyna nad nim chcieć dominować, wtedy robi się nerwowy i potrafi się zrobić agresywny. W jaki sposób rozmawiać z lwem? Lew to zwierzę, którego po prostu nie trzeba się bać. On lubi partnerów, z którymi jeżeli wygra, to czuje, że wygrał z przeciwnikiem, który ma pewną wartość. Dlatego nie wolno się przed nim kulić, ale nie warto go frontalnie atakować. To nie ma sensu. Po co? Jeżeli lwu na czymś zależy, a jest to jakiś obszar, czasami warto mu go oddać, połechtać go, a on wtedy zgodzi się na wiele innych spraw. Jeżeli lew jest w uderzeniu, pozwól mu się wyszumieć. A jaka jest kobra? Kobra jest inteligentna, szybko myśli, ale jest zamknięta w sobie. Kobra nie lubi, jak ktoś zbyt dużo mówi. Kobra jest osobowością, która ma
Przegląd sytuacji jest analityczna. Kobrę należy kupić czym? Przede wszystkim profesjonalizmem. Nie można przy kobrze za dużo gadać. To, że kobra milczy, to nie znaczy, że daje nam glejt do tego, żebyśmy my w związku z tym mówili. Raczej trzeba kobrę wciągnąć pytaniami otwartymi w rozmowę. Trzeba umieć kobrę słuchać aktywnie. Kobra może wydawać często, może się wydawać często taka niedostępna, nieprzyjemna. Natomiast tak naprawdę kobra analizuje, patrzy, podejmuje szybko decyzje. Kobra jest wymagająca, dla osobowości otwartych, komunikatywnych jest trudna w odbiorze. To są osobowości dominujące. A kim jest pies? Kto to jest pies? Pies to jest otwarty komunikator. Pies jest to taka osobowość, która nie wymaga od nas gier dookoła, tańca wokół osoby, aby kogoś przekonać do siebie. Pies jest osobowością, którą będziemy kojarzyć z przyjaźnią, z taką ciepłą komunikacją, z otwartością. On szuka partnera. Podchodzi do negocjacji jako do obszaru, w którym możemy się dogadać. Win-win dla psa jest bardzo naturalny. Oczywiście pies bardzo dużo gada. Pies jest taką osobowością, która jest bardzo otwarta i uwaga, możemy wpaść w pułapkę, bo jeżeli zbyt szybko poczujemy się pewnie przy psie i zaczniemy wrzucać w niego produktowo, neandertalsko propozycje sprzedażowe, możemy go zrazić. I teraz uwaga, pies, jeżeli nas kupi, jego emocje to jest coś, co popycha go do działania. To jest taki typowa osobowość, która opiera swoje decyzje na tak zwanym impulse buying, czyli na bazie impulsu emocjonalnego podejmuje decyzję. I wreszcie czwarta osobowość. Ślimak. Ślimak to przede wszystkim bojaźliwość. To trudny partner w negocjacjach. To jest osoba, która się nie otwiera. Ona potrzebuje dużo poczucia bezpieczeństwa. Jeżeli chodzi o ślimaka, musimy wzbudzać w nim poczucie wartości. Powinniśmy być delikatni, zadać pewne pytania, ale nie rozliczające. Nie możemy od ślimaka wymagać pięknego rozkładu na części pierwsze tematu, na którym jemu zależy. Ślimak jest niedecyzyjny, dlatego ze ślimakiem trzeba postępować jak? Spokojnie, ostrożnie, cierpliwie i przede wszystkim ślimaka trzeba uspokajać na przykład na bazie tak zwanego społecznego dowodu słuszności. Ponieważ inni zdecydowali, ponieważ inni mają taką wiedzę i podjęli decyzję, w związku z tym warto też w to się zaangażować. To, co powiemy lwu, zaatakujemy bardzo zdecydowanie temat, powiemy jest tak, 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 otwarcie, zdecydowanie z siłą, ślimaka może przestraszyć. A kim ty jesteś? No cóż, przede wszystkim za chwileczkę będziesz mieć okazję zapoznać się ze szczegółowymi materiałami dotyczącymi właśnie tych osobowości i te materiały pozwolą ci przeanalizować swoją osobowość oraz osobowość twojego otoczenia, twoich najbliższych, może osób, z którymi będziesz negocjować, kolegów, koleżanek w pracy, twoich klientów itd., itd. Na pewno to pomaga. Oczywiście podziel się tym materiałem z kimś, na kim ci zależy, bo świeca, od której odpalana jest następna, niczego nie traci. I właśnie teraz na ekranie widzisz adres strony internetowej, skorzystaj z niego, a dostaniesz bezpłatny materiał. Po tej stronie jest ikonka subskrybuj. Zapraszam do subskrypcji, będą następne filmy. A po tej stronie jest kolejny film dotyczący komunikacji, a więc możesz rozwijać dalej swoje umiejętności. Pozdrawiam, Krzysztof Starnecki, Quest Change Managers.